pracach pracownicy i pewnie nieraz nam się coś takiego wymsknie, za co przepraszamy, bo oczywiście ktoś, kto wykonuje czy pracuje, no właśnie, no nie można pracować w oparciu o umowę cywilnoprawną, można być świadczącym usługę i to bardzo często wymiennie jest tutaj stosowane, za co bardzo serdecznie przepraszam wszystkich tych, którzy pilnują poprawnej terminologii. Coś tam dzisiaj trochę popływamy sobie między tymi terminami. Zatem, czy my mówimy tylko o osobach, które właśnie świadczą usługi czy pracują w oparciu o umowę zlecenie, czy także mówimy o tych osobach, które są samozatrudnione, jak się to ładnie mówi? Minimalną stawkę godzinową otrzyma przyjmujący zlecenie oraz świadczący usługi, czyli osoba samozatrudniona i osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. I teraz, jeżeli chodzi o osobę samozatrudnioną, jest to osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą. I tutaj jest istotne dla nas wszystkich, że ta działalność jest zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej albo państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Istotne... Europejski Obszar Gospodarczy, czyli tam wchodzi Szwajcaria i Norwegia jeszcze, prawda? To znaczy tak, ja od razu pani przerwę. Przepraszam. Proszę. Jeśli zarejestruję jednoosobową działalność w Czechosłowacji, znaczy w Czechach, w Czechosłowacji już nie ma. Czyli nawet jeżeli Jasiek jest samozatrudnionym, prowadzi działalność gospodarczą, która została zarejestrowana w Czechach, Jasiek nie podlega nowym regulacjom, czyli nie będzie go dotyczył obowiązek wypłaty minimalnej stawki godzinowej. To oczywiście można zadać pytanie, czy aby przypadkiem nie będzie to kolejna furtka, ale ponieważ to nie jest audycja publicystyczna, a poradnikowa, więc to pytanie zostawimy sobie do zupełnie innych audycji. Czyli ta minimalna stawka nie dotyczy osoby, która zarejestrowała działalność gospodarczą poza granicami Polski. Nie dotyczy. Natomiast jeżeli działalność jest zarejestrowana w Polsce, w Rzeczpospolitej Polskiej, to istotny warunek. Osoba fizyczna będzie tą osobą czy będzie podmiotem samozatrudniającym, jeżeli nie będzie zatrudniała pracowników i nie powierzy pracy zleceniobiorcom. Czyli może być taka sytuacja, że Janek jest samozatrudniony, ale jeżeli zawrze umowę o pracę, wówczas przechodzimy do tego naszego drugiego obszaru, nie będzie podlegał minimalnej stawce godzinowej, bo zatrudnia pracowników albo powierzył pracę zleceniobiorcy. No tak, ale my mówimy o jednoosobowym zatrudnieniu, a nie o firmie, bo jeżeli ktoś będzie zlecał już podwykonawcą, no to już właściwie funkcjonuje jak firma, a nie jak jednoosobowa. I nie będzie osobą, czy nie będzie podmiotem samozatrudniającym. Tutaj też jest bardzo ważne jedno rozróżnienie. Ja wiem, co pani chce powiedzieć, ale pozwoli pani, zadam pytanie. Otóż bardzo wiele niejasności, wiele pytań, wiele wątpliwości pojawia się w związku z czym, co teraz chcemy wyjaśnić. A mianowicie, jeśli osoba wykonuje zlecenia na rzecz jakiejś firmy, instytucji, jakiegoś podmiotu, no to wtedy ten przepis obowiązuje i wtedy musi otrzymywać co najmniej 13 zł na godzinę, prawda? Dokładnie tak. Natomiast jeśli ja wynajmę kogoś do pomalowania mieszkania, nie do zrobienia audycji, ale do pomalowania mieszkania, to wtedy ta sytuacja już wygląda inaczej, tak? Jest istotne, że ten przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi wykonuje zlecenie lub świadczy usługi na rzecz przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, czyli w ramach prowadzonej działalności przez dane podmioty. Czyli jeżeli proszę o remont łazienki, nawet jeżeli jestem przedsiębiorcą, jestem samozatrudnionym, ale proszę o remont prywatnie łazienki, wówczas... Mojej prywatnej łazienki, nie jakiejś firmowej, prawda? Nie obejmują mnie te nowe regulacje. Natomiast jeżeli jestem przedsiębiorcą, świadczy usługi na rzecz na przykład Urzędu Gminy, wykonuje prace remontowe, owszem, dotyczy mnie minimalna stawka godzinowa. Istotne jest, że przyjmujący zlecenie, świadczący usługi, przyjmuje zlecenie i wykonuje usługi na rzecz przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej. Na rzecz przedsiębiorcy. I teraz kolejna sprawa. Czy Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować to, co się dzieje w tej materii? Bo oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje umowy o pracę, a więc umowy zawarte w myśl kodeksu pracy. Natomiast my mówimy tutaj o zupełnie innym kodeksie, o kodeksie cywilnym, a więc o zupełnie innych umowach. Czy Państwowa Inspekcja Pracy może zażądać dokumentacji, przeprowadzić kontrolę i sprawdzić to wszystko? I na jakiej podstawie? Inspekcja Pracy ocenia, kontroluje wypłatę minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia tego roku. Celem tych czynności kontrolnych jest ustalenie, weryfikacja, czy dana osoba otrzymała nie mniej niż 13 zł za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usługi. Stąd inspekcja poprosi, zażąda o dokumenty, które potwierdzą
liczbę przepracowanych godzin i dokumenty, które potwierdzą, czy za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usługi osoba otrzymała nie mniej niż 13 zł. Podstawą jest ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Ale żeby to sprawdzić, musi być jakaś ewidencja czasu, który został poświęcony na wykonanie tej usługi, tego zlecenia. Czyli czasu pracy. Zdecydowanie tak, ale musimy tutaj uważać, to nie jest taki dokument, to nie jest ewidencja czasu pracy, taki dokument charakterystyczny jak dla pracownika. Dlatego, że może to być każdy dokument, który potwierdzi, wykaże, ile dana osoba wykonywała, przez jaki czas wykonywała zlecenie, ile godzin przepracowała, bo myślę, że tutaj nie popełnimy błędu, jeżeli powiemy przepracowała, ile godzin wykonywała dane zlecenie. To może być każdy dokument, to może być zestawienie, to może być faktura, to może być paragon fiskalny, celem zweryfikowania, czy za każdą godzinę wykonania zlecenia wypłacono nie mniej niż 13 zł. No tak, ale jeśli już mamy ewidencję czasu pracy, no wiemy, że kto jest naszym szefem, wiemy, w którym miejscu mamy usługę wykonywać, no to już właściwie zbliżamy się do tych wszystkich podstawowych cech umowy o pracę, prawda? No my już jesteśmy tak na skraju, czy na granicy właściwie w tym momencie, kiedy można by wystąpić do sądu o uznanie tego za pracę, a nie za wykonywanie zlecenia. Dlatego istotne jest, zanim inspektorzy pracy przeprowadzą czynności kontrolne mające na celu zweryfikowanie, czy wypłacono nie mniej niż 13 zł, istotna jest analiza, czy zawarta umowa zlecenie zawiera postanowienia, cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, czyli przede wszystkim, czy wskazano miejsce wykonywania pracy, czy ta osoba podlega, czy jest podporządkowana, czy wykonuje polecenia i wskazówki swojego przełożonego. Zatem miejsce, czas, nadzór, podporządkowanie. Jeżeli inspektor oceni taką umowę i oceni, że są cechy charakterystyczne stosunku pracy, że doszło do nieuprawnionego zawarcia umowy cywilnoprawnej, jest zobowiązany podjąć działania, czyli może wystąpić do pracodawcy o zawarcie w miejsce dotychczas zawartej umowy zlecenia umowy o pracę lub wystąpić do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy. To znaczy może wystąpić do pracodawcy czy zleceniodawcy z takim jakby wnioskiem, propozycją, ale na razie jeszcze Państwowa Inspekcja Pracy nie ma takiego prawa, żeby to niejako wymusić na przedsiębiorcy, ale to już również jest pytanie bardziej do audycji publicystycznej, a nie do audycji Każdemu Damy nie Radę i o tym porozmawiamy. Tak, słucham. Nie może nakazać przekształcenia, natomiast może skierować wniosek w wystąpieniu obligujący pracodawcy, czy w zasadzie podmiot kontrolowany do zawarcia umowy o pracę. Wróćmy do tych 13 zł. Oczywiście są też umowy ustne i to także jest umowa zawarta, nawet jeśli jest zawarta ustnie, no to wtedy co tutaj kontrolować? Jeżeli jest zawarta umowa ustna, a może być zawarta w takiej formie, istotne jest, aby strony ustaliły sposób potwierdzania liczby godzin. Czyli dochodzimy do tego naszego pierwszego wątku, że bardzo ważne jest ustalenie, jak strony będą ustalały sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia. Jeżeli będzie taka sytuacja, że umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, a tak stanowi nam o tym ustawa, wówczas ten, który daje zlecenie, jest zobowiązany przed rozpoczęciem wykonania tego zlecenia przedłożyć informację przyjmującemu zlecenie o tym, w jaki sposób będą potwierdzane godziny. Ponieważ za 5 minut będzie już południe, za 5 minut wiadomości, ale jeszcze jedno pytanie, bo musimy już kończyć to pierwszą część, pierwsze nasze wejście w ramach audycji Każdemu Damy Radę. Ale tak z ciekawości, właściwie zadam takie pytanie, które jest życzeniem adresowanym do wszystkich słuchaczy, żeby tak było w każdym przypadku. Jeśli ktoś zarabia, nie wiem, 12-15 tysięcy złotych miesięcznie na takiej umowie, to ona także podlega kontroli? Może być kontrolowana? Podlega... Wiadomo, że to jest więcej niż 13 zł za godzinę. Bardzo dobre pytanie. Proszę tutaj mieć na uwadze, że nawet jeżeli jest tak wysokie, czy jest wysokie wynagrodzenie, to przepisy ustawy niestety ale nie zawierają w tym zakresie wyłączeń, czyli podmiot jest zobowiązany poinformować i ustalić sposób potwierdzania liczby godzin, a także potem konsekwentnie archiwizować i przechowywać dokumenty. Dlatego wszystkim Państwu właśnie czegoś takiego życzymy, takich umów przede wszystkim. Pani Beata Sikora-Nowakowska z Państwowej Inspekcji Pracy za chwilę będzie już przy naszym telefonie 32 205 10 22 i za pół godziny wrócimy tutaj do studia. Dziękuję.